Ten Ripto wystarczająco już nabroił. Jego rządy kosztowały mnie fortunę. Gdyby nie Spyro, byłbym bankrutem. Chętnie powiedziałbym Ripto, co o nim myślę. Właściwie to więcej niż tylko powiedział. Na studiach byłem mistrzem boksu w wadze koguciej. Wciąż znam parę sztuczek. A mas! I znowu! To znowu? Ty? Legenda głosi, że gdzieś tu znajduje się portal do Zefiru. Oraz, że tylko ja jeden wiem, jak go otworzyć. O ile dobrze pamiętam, legenda wspomina także o tym, że mogę go dla ciebie aktywować za drobną opłatą. Dzięki za... Dobra robota, Spyro. Energia zebranych przez ciebie kul uruchomiła wir. Proszę, proszę. Tak bogaty smok jak ty nie powinien żałować klejnotów na naukę wspinania. Bardzo chętnie wszystko ci pokażę, oczywiście za drobną opłatą. Nie pożałuję. Możesz poruszać się swobodnie w górę i w dół. Wciskając ponownie skok, możesz zeskoczyć. Spróbuj skakać też na boki w stronę innych miejsc do wspinaczki. Witaj! Mam problem z otwarciem tych wrót. Tylko... Wpuszczę cię do tego małego zameczku w zamian za parę klejnotów. Co ty na to?
Od lat nikt nie przechodził przez ten portal. Nie sądziłem, że pojawi się jakiś naiwniak, znaczy śniałek, gotowy to zrobić. Naprawdę bardzo chciałbym wpuścić cię na ten szlak za darmo, Spyro. Uwierz mi, niestety zasady gry są takie, że musisz uiścić drobną opłatę. Mądry wybór! Założę się, że tak zwinny smok jak ty w mig odzyska majątek. Spyro, Ripto i Hubs ukrywają się w zamkniętej komnacie w zamku pod nami.